Dobrze. Dobrze. Dobrze, dobrze. Tylko może tutaj... Nie gaś mi światełka, co? To, no, jest, tak, wiesz, to jest tak podnosi. Niezręczne, jak, nie wiem, jak ci ktoś zgasi światło w toalecie. Daj kill off. Dawno mi tego nie zrobił. Dzień dobry, ja jestem Pan Kawia i ze mną jest Lendrynka. Dzień dobry. Wreszcie mogę tego użyć. I zmieniłyśmy troszeczkę plany, ponieważ doszłyśmy do wniosku, że nie ma co bić Krapkinga latem, kiedy on ma taką redukcję swojego leczenia. Bo go tak naprawdę, mimo tego, że jesteśmy naprawdę niesamowicie przygotowane, to my ledwo mu będziemy cokolwiek robić i nam zejdzie po prostu dwa razy więcej zasobów niż te, które mamy przygotowane. Więc zrobimy go po prostu w pierwszych dniach jesieni, a teraz udamy się na poszukiwania starożytnych archiw. Tak jest. Tak, bo to też trzeba ruszyć, Krapking nam nie ucieknie. Nigdzie się nie rusza, nie. On się nigdzie nie rusza, jemu się nigdzie nie śpieszy. Tutaj jeszcze mamy całą skrzynkę, tak by the way, pełną tych lodowych bereł, ale to spokojnie, przydadzą się. I tak, ja szukam tego zielonego berła, żeby zdekonstruować tą naszą piękną, magiczną laskę. Ona ma 92%, jest mi strasznie szkoda jej dekonstruować. A znalazłaś już, czy jeszcze nie? Co takiego? Berło, to zielone berło? Nie. Ale możesz dać. Chcesz uczynić honory, czy ja mam to zrobić? Czyń. Dobra, to ja czynię honory. Zdekonstruowanej różdżki wypada opal. Patrz, jaki ładny opal. Ja zaraz zerknę, bo próbuję zebrać te owoce z drzewa jeszcze zanim znikną, bo zaczynają mi znikać na oczach. Ja ci nazbierałam kaktusów na tego Krapkinga w międzyczasie, ale... One są zlądowane? Właśnie nie, do lodówki odłożyłam 33 sztunie. Bo szkoda by było, żeby się zepsuły. Tak. Tylko jakiegoś wolnego bandla potrzebuję. Masz wax paper? Przy sobie nie, a w skrzynkach nie wiem, czy jest. Wiesz co, bo tam jest zabandlowane coś w paczuszce, jak się przygotowywałyśmy do Krapkinga. W sumie można to na razie odpakować. Tam chyba różdżki są? Nie pamiętam, co ja tam wrzuciłam. No, tutaj jeszcze na pewno są jakieś tuletowe zabawki w tej paczuszce. Tutaj. Aha, bo tutaj są dwa bandle, ale nie chcę tego rozbandlowywać, no. Bo tam mogą być jeszcze jakieś tam korony po prostu. Proszę. O, żaba. Żaba. A i stafy włożę tu. Ty mi rzuciłaś całą paczuszkę, czy rzuciłaś... Nie, tam rzuciłam papier. O, tu. O, to daj papier. Tylko ja trawy nie mam. No właśnie, bo my mamy problem z trawą. O, dzięki. I powinno być okej. Tak. To jeszcze schowam gdzieś tą sałatkę moją. Kwiaty kaktusa chcesz na poczytalność do jaskiń? Czy mogę zbandlować? Bo one się szybciutko psują, wiesz? To byś mogła sobie tak na bieżąco przegryzać. Ja sobie zrobię herbatkę. Ale to są kwiaty kaktusa. Kwiaty kaktusa. Nie, ja mówię, że ja sobie zrobię herbatkę, tutaj jest kwiatka. To możesz mi je dać, to ja zbandluję sobie. Okej. Okay. To jest bardzo dużo kaktusa. I tego kaktusa... wsadzę do skrzynki przy ptaszku. Zdekonstruowałam już tą różdżkę. Chciałam rzucić właśnie chłodzenie nam tutaj. Nie ma. Mogę cię zamrozić, jak chcesz. Nie wiem, czy można siebie nawzajem zamrażać. Tam cebula wyrosła w ogóle. Oj, bo ja chciałam tutaj się dochłodzić troszkę, zanim pójdziemy.
Ja podniosłam kamyk, tam jeszcze jest jeden koło pieca. W ogóle nie wiem, czym on jest. Kamyk koło pieca. Koło pieca, krótku. A, one są świeże dwa, wiesz? Więc możesz sobie użyć. No właśnie, zrobiłam z tego tego flinta, który tam wydobywałyśmy. I czy mam jeszcze saletrę jakąś? Ja mam całą jedną sztukę. Nie wiem, ile ty masz. Ja mam aż całe 3 sztuki. Mhm, czyli mam na 4 ogniska. Jeszcze przed wejściem do jaskiń i szukaniem tego... archiw. Po prostu sobie, no... nakopiemy saletry. Dobra, jest wieczór, to ja może tam popędzę już od razu. Weź sobie jedzonko, weź sobie jakąś broń. No w sumie mogłam wziąć jeszcze jednego Darksworda. Dobra. Mam się na razie wykorzystać jedzonko tutaj, bo mam już na czerwonym i zginie dosłownie za, nie wiem, minutę, tak strzelam. To możesz, nie wiem, gotować i bandlować, bo my troszeczkę czasu posiedzimy w tych jaskiniach. O kurczę. Trudno. To się udało zrobić. No warzywa nam gniją ogólnie, owoce, warzywa, takie wiesz. Tylko tak, ja nie mam przy sobie kilofy, zostawiłam kilof w bazie. Ja mam złoty 14%. A co ty tam idziesz kopać? No saletrę, żebyśmy miały tak, żeby się no dochłodzić na bieżąco. A nie ma w skrzynkach nigdzie? Saletrę? Nie, sprawdzałam. Bitnie w saletrę? Kto by pomyślał? Ale jakiś kilof powinnyśmy jeszcze mieć, bo ja zostawiałam złoty kilof. Co się stało ze złotym kilofem? No i co, zrobię nowy. Kamień i okej. Okay. Ja mogę ci pomóc. Tutaj były narzędzia, pamiętam. Nie ma tam kilofa. Mam przy sobie w ogóle te dwa żywego drewna, to jak będziemy wracać, to można skoczyć tam do tych ruin i co zrobić? Zrobić kolejną tą taką, wiesz, różdżkę. Wracam na chwilę jeszcze z powrotem do bazy po te bulby, co mi zostawiłaś. Ja w dalszym ciągu sobie nie doładowałam tej mojej... One jeszcze są na chodzie? No właśnie nie wiem, idę zerknąć. Co ja chcę doładować to. O tak, lokalizacje archiw, one zwykle są niedaleko ruin. Gdzie jest Chester? A tu. Tylko tutaj nietoperski mi latają i mnie prześladują, a ja mam za dużo dusz, zdecydowanie. Ja już lecę do ciebie. No, jakby Abby mi tutaj pomogła troszkę, to by było fantastycznie. Lecę. Po drodze wciągnę kulki. Chodź, Abby, chodź. A co cię tutaj czepię? Nie toperze, a co? Aha. Ale ja się ubiłam. Kilofem. Jakie tu jest stado bawołów? To wszystko są potomkowie puszka. Chcesz mięsko? Mięsko? Nie, mam 6 tych kulek. Opadle znaczy, nie mam, żeby to było takie... schować. Może wpuścić Abby tam w środek tych bawołów. To nie jest dobry pomysł, on jest zmiotą. Kilka sekund. Gdzie mamy jeszcze sporo kamienia? Tam na prawo. Na to drugie prawo, rozumiem? Tak, aha, tak, u ciebie tak, to jest tak. Prawo, u mnie to jest lewo. Nie, u mnie to też jest lewo, tylko że... tak nie dość, że mam problemy z matematyką, to jeszcze z rozróżnieniem podstawowych kierunków stron świata, a tego uczą dzieci w przedszkolu, prawda? Szkodzi, drugie prawo też jest okej. O, dawno już nie trzymam laski w ręku. Pozbieram kamyczki, też się nadszedł. A ty tą laskę wzięłaś, opuściłaś, olałaś, oplułaś, a taką ładną ci zrobiłam w podziemiach. No przecież noszę ją. Ja ją noszę, tylko ja ją odłożyłam, jak się przygotowywałyśmy na krapkinga, bo miałam w planach ją zostawić w razie, byśmy się utopiły. Tak, ja chciałam, żeby ona była bezpieczna. To się unosi na wodzie, moja droga. O, ja tam wolałam się zabezpieczyć, wiesz, jak najmniej w kieszeniach mieć. Im mniej masz, tym mniej tracisz. Dokładnie. Oj, tak. Saletry posiadam przy sobie kawałków 8.
Ja też. To jest na 4 ogniska, właśnie. Kolejne 4, 8 ognisk. Myślę, że wystarczy nam spokojnie na całe lato. Możemy lecieć do jaskiń. Ale ten opal no, jest śliczny. Masz przy sobie coś do walki? No, jeden mieczyk. Dobrze, dobrze. Bo tam niewiele będziemy co prawda walczyć w tych, no, archiwach, ale jednak walka nas nie ominie. Bo tam są takie, ojejku, jak to się nazywa, skolopendry, gąsieniczki, o, gąsieniczki. Po co ja szukam jakichś tam mądrych słów na proste rzeczy. Gąsieniczki. Dobra. Oj, kamienia już za dużo mam? Ty weszłaś tutaj koło nas, nie? Wlazłam, tak, wlazłam. A nie, czekaj, a nie, tutaj, dobrze, dobrze, dobrze. No to siup. Siupaj. Mam 5 żółtych kulek mięsnych. W ogóle 5 kulek. No właśnie też mam jakieś, które mi się zaraz zrobią żółte, ale jeszcze są zielone. Jakbyśmy bandla miały, no to by było fantastycznie. Zbiorę trochę tych. Dobra. Zwykle ten biom, o który nam chodzi, którego poszukujemy, jest niedaleko ruin. Więc tutaj raczej nic nie będzie. Zobaczyłabym tu. Później tu. Idź nie, Marku, bo ja i tak nie patrzę na mapę. Ewentualnie tam na górze, ale tam na górze wydaje mi się, że będą ruiny i tyle. Więc co? Idziemy na prawo, czy idziemy na lewo? Możemy się rozdzielić, żeby nie łazić tak przez teraz pół godziny i szukać. No okej. Okay. Szukamy generalnie biomu niebieskich grzybów. No to ja ostatnio na streamku byłam tam, nie? W ruinach. W archiwach. Nie w ruinach, w archiwach. W archiwach, no, no, no. Tak. I te super grzybki tam. Grzybki są naprawdę super. Tylko tak ten biom w ogóle cały taki śliczny. Jest przepiękny i stamtąd też weźmiemy sobie brakujące księżycowe szkło. Też będziemy mogły od razu to zszabrować i przejąć na własność. Ja może tutaj na prawo pójdę. I co prawda właśnie są patrzę, gdzie jest przejście. Nie ma. A masz mięsko? A masz, ja też mam mięska trochę. Mam, ale one z natury mnie nienawidzą po prostu. A no tak. Że taka nienawiść wrodzona. Jestem potworem. Co tutaj ukrywać? Ale mam dobre serduszko. O, no właśnie. Nie wiem, czy widziałaś animację do Vortoxa, jak się właśnie pojawiał na świecie, że ten Krampus chciał sobie zrobić tak, z niego tak. Swojego następcę. I planowali właśnie ukraść młodego bawołka, a Vortox stwierdził, że nie, 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 ja dzieci kraść nie będę. No, dobre serduszko ma. A spotkała go niestety za to kara. Nie wiem, czy kara? On tak generalnie się ze wszystkiego śmieje. Ma zabawę właśnie z walki z bossami i tak dalej. W ogóle też nie traci tak dużo sanity jak inne postaci, jeżeli tam, wiesz, boss wkracza do akcji i tak dalej. O, to jest jakiś przesmyk. Widzę światło. A ja nie mam przejścia. O, tu jest jakieś. O, to jest jakieś wejście do jaskiń. Ciekawe, gdzie prowadzi. Co my tu mamy? Mnóstwo pająków. Chodź, Abi. Nie zaczepiaj. A ci w końcu nie pokazałam tego kamyczka. No nie, właśnie. To jest portal w ogóle. Portal mamy. No, wcześniej już znalazłyśmy portal. Pamiętasz, co się zastanawiałyśmy, co on tu robi pod ziemią? O ten ci chodzi? Ten taki główny? Co się wchodzi do gry? No, tak, no, tak. No. A to widziałyśmy wcześniej już? No, chyba tak. A może to ja go znalazłam na streamku? Może mi się już miesza? Może. Światy wyglądają w większości podobnie. Najgorsze jest to, jak się gra kilka rozgrywek w jednym czasie i później się trochę miesza. Na której co było? Ja sobie hopnę tutaj. Chociaż tutaj pewnie nic nie będzie. Ja tylko jedną duszę zmarnowałam. Stopni. Ja bym pochodziła w tym tamoszanterze jednak. No, sanity ten. Fajna sprawa.
Ja sobie herbatkę zjem, bo już się zaczyna psuć. No, tutaj nic nie ma. No, u mnie niestety po lewej nigdzie nie było przejścia, więc lecę, zobacz, gdzie lecę, żeby przejść. Może tutaj. Tam jedno jakieś wejście mamy otwarte. Najśmieszniej będzie, jak ta gra nas troluje i to będzie zupełnie po drugiej stronie świata. Chociaż jaskinie też powinny być malutkie. No, właśnie zmieniłyśmy, żeby były mniejsze, więc wydaje mi się, że nie powinno być jakiegoś dużego problemu z znalezieniem tego. Tutaj raczej tego. Nie powinno być żadnego przejścia. Troszkę szczęścia. Tak troszeczkę. O, a moja lampka już ledwo dycha. Ledwo dycha. Na szczęście trafiłam na białą z bulwami. A mnie wgoni król. Mam ten, biom z grzybkami niebieskimi. Znaczy nie niebieskimi, tymi szklanymi. No wiesz, o co chodzi. Jak on się nazywa, żebym teraz tutaj powiedziała to ładnie. Psychogrzyby? No. Szklane grzyby. Te, co pierdzą, jak się je ścina. Weź mi zapinguj, bo ja ciebie totalnie nie widzę. A tutaj jesteś, ale to jest bliziutko. Mówiłam, że to jest niedaleko ruin. Pierdzące grzyby. Pierdzące, o Boże. No bo one takie błąki puszczają, jak się je ścina. O bogowie, kocham to określenie. Tutaj też są te lobstery. Tak, bo tam nie ma jak przejść. Znaczy ty sobie przeskoczysz, a ja muszę lecieć. W sumie ja nie wiem, którym ja muszę lecieć. No właśnie. Tutaj albo tam, gdzie jesteś. O a tam, tu, gdzie jest. Albo o, tu. Nie mów mi, że ten jeden przesmyk, którego ominęłam, się okaże przejściem. Nie wiem, ale się domyślam. Ale tutaj w ogóle przejść nie mogę. No nie, naprawdę, gro. Chociaż chyba jeszcze tędy. Jest szansa, że do góry. A to jest bagno. Gro. Wow. No dobra, wiemy gdzie jest. Ty sobie tam już przeskocz. 20 dusz. Jedz. A ja mogę tu hopnąć. Hopę. O, ja pozbieram flint, bo też mamy braki trochę w bazie, nie? Wiesz co, wydaje mi się, że właśnie tak dobrze idziesz. Tam będzie chyba przejście. Ja mogę z drugiej strony ci zaznaczyć jakby co. Tutaj bulwy są. Ja je chcę. Już trafimy. Już wiemy, gdzie jest, to jakoś się tam trafi. No więc no, w dzisiejszym epizodzie niestety nie będzie Crab Kinga, bo on nas dojedzie. Chociaż ja wiem, że wy chcecie zobaczyć, jak on nas dojeżdża. Jeszcze się doczekacie, spokojnie. Spokojnie, ta walka może nie wyjść. No dobra, to ja jestem już na grzybobraniu. O, pięknie. O, i sanitnie mi właśnie gdybyśmy ten... Gdybyśmy miały tą siatkę na motyle, mogłybyśmy te robaczki połapać. Czekaj sobie stanę. Ja nie mam skrawconej, ale ty masz pewnie zrobioną, nie? Pre-crafta. Tak, ale tego, no właśnie. Pająki mamy tam tutaj tuż obok. Tam na prawo, no. Masz może sobie można jakąś, jakąś zbroję? Nie mam kompletnie. Aha, nie, mam hełm tulecytowy jeden. Kepsko. A po co ci zbrojka? 29% tego armora. Tylko wyłącznie. A tamte skolopendry jednak troszeczkę siekają. Chyba, że właśnie zbroja drewniana, ale ty robiłaś w zasadzie. Na posiadanie, nie. No już jest napuszczona. Wiem. Siostra rób. Tutaj jedna pajęczyna tylko wpadła. No, jeszcze jedna jest potrzebna. Czekaj, tu niżej są. Ja jej nie podniosłam tej pajęczyny. Mogę wziąć. No bo ja nie zrobię siatki, bo nie mam spraycraftowanej. O, Antlion. Uważaj na głowę. Jest na ciebie w ogóle zagorowane. Tam druga, ta. Pajęczynka. Pajęczynka, no. I duszyczki. Uważaj, głazy. Dobrze.
To tak, jak będziemy wracać, myślę, że dobra, je złapiemy. No. Okej. Okay. Chodźmy zwiedzać. Idziemy niszczyć dorobek antycznej cywilizacji. Znaczy, korzystać z dóbr naturalnych gromadzonych przez pokolenia. O, tak brzmi to o wiele lepiej. Tak. Raczej a to nie, nie będzie tutaj. Tam do tych psychogrzybów musimy iść, tam jest przejście. Ale ja zwiedzam, wiesz, ja to jestem ciekawa świata. Ależ proszę. W sumie tu jasno, to po co z latarką biegać? O! Ale ten gnom mnie wystraszył. Gnom? Aż gnom. A, tylko mi tutaj powinna psycha rosnąć. A dobra, rośnie dopiero tutaj. Mi spada. Idź na prawo, ja pójdę na lewo. Chociaż nie, tutaj nic nie będzie. Czekaj, bo ja biegnę właśnie w lewo, w to takie drugie prawo. Takie kamienne zawalisko powinnaś mieć. Mhm. Pamiętam. Ale fajne dźwięki z biegania, potem tak... Takie mokre, tutaj mamy. No, jakby tak w takim jakimś błotku się biegało. Taptało. Masz tam u siebie tak? Aha, jest. Dobra. To biegną do ciebie. Ale ślicznie wyglądają te fontanny. W ogóle podczas pełni to wygląda tak genialnie. O, gnomek. Puszczający bąki. Te gnomki też są świetne. Tutaj jeszcze biorę sobie darmową saletrę. O, no spoko, spoko. Ja mam w ogóle 1% kilowku. Okej. Okay. A tutaj normalnie można przejść. To podłogę też możemy ukraść. Ten cały tulecyt. Jest ta ćma, która... No... Robi porządki. Jesteś? Jesteś, dobra. Jestem. Okej, okay, dobra. No mogę to ci korzystamy z dóbr. Nie, nie, poczekaj, nie, 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 nie. Zobacz, jak on się boi, jaj. Chodź tu, moja siostro, może. Ja nie chciałam. Wszystko stąd na razie weźmiemy, bo później tutaj zrobi się trochę strasznie, jak te gąsienice wyjdą. O, garnuszek! Zrobimy jedzonko dla tej. Lećmy. Mam dosłownie 1 złoty kilow. Może stuknąć tym moim 1%. Się możesz tym w głowę zawsze stuknąć. Te dwa stuknięcia będą. A w sumie mam złoto, przy sobie mogę zrobić kolejne. O. No i fantastycznie. A to jest ładnie. Chodź tu! Czekaj. Bo na jeden guzik nacisnęłam. No. Poczekaj, bo dlaczego nie mogę tego zrzucić? Drop. No. O! To tylko trzęsienie ziemi. Chodź dalej. Bo musimy zidentyfikować, gdzie są kible. Już. Proszę. Poczekaj, niech się wytrzącha. A nawet nic nie spadło nam na głowę, a faktycznie to jest sufit. No, o Boże, kobieta, tak przestań podnosić. Okej, zobaczmy jeszcze tu. 6 tulecytu, to jest bardzo dużo tulecytu. Jeszcze murki, nie? Można. Kurczę, tyle młotków mamy, nie wzięłyśmy żadnego. 4 młotki w bazie, nie użyjemy żadnego. A jeszcze ja mam jeden kawałek, to masz. A możesz dać, wiesz, tulecyt to ja zawsze przyjmę z otwartymi ramionami. To możesz dać mi... Albo dobra, zrobiłam już. Mam tego moda, który mi kraftuje narzędzia, jak kliknę na strukturę, drzewo, świcki domek czy coś. Przydatne, ale upierdliwe. Oj, coś mi się w miejscu zatrzymałaś na chwilę. Czy biegłaś w miejscu? Zobacz, jak my tylko z nagraniem stoimy. Jest 27 minut. Myślę, że dalsza część antycznych archiw będzie po prostu u ciebie. Dobrze. Dobrze. Tylko może tutaj
Nie gaś mi światełka, co? To, no, jest, tak, wiesz, jak ona to jest tak podnosi. Niezręczne, jak, nie wiem, jak ci ktoś zgasi światło w toalecie. Daj kilof. Dawno mnie tak nie zrobił. A możesz powalić tą gąsienicę. Możesz ją postukać. Możesz postukać sobie ją. Możesz latarnią, możesz. Spokojnie. A ci coś pokażę. Patrz, jakie ładne. Patrz, jakie ładne. No, śliczny jest. Ale to wiesz, to do ziemi trzeba stukać w to. Aż się rozpierdzieli. Zobacz. To chodź jeszcze tutaj. Czy my widziałyśmy już jakiś kibel? Ja nie widziałam. Nie, nie było. Ale tutaj mamy zagadkę i miejsce, gdzie musimy wsadzić ten ładny kamyczek. Ale tak jak mówiłam, lepiej na początku wszystko tutaj sobie wziąć, jak swoje. Mhm. Już ta ćma tlecytowa będzie miała mniej rzeczy do sprzątania. Mogłabym tam hopnąć, ale dobra. O, rozwala, zobaczcie. Wandal. No, wandalka. Szukamy kibli. No tu masz. No jest jeden kibel. Okej. Okay. O, a tu nie ma przejścia. A tutaj nie przejdziemy, chyba że tutaj obok. Sanity mam bardzo nisko. 74 sanity. A pytałam, czy chcesz sobie wziąć kaktusiki na drogę, no, ale przecież właśnie wzięłaś je. Nie wzięłam, schowałam do skrzynki. A ja myślałam, że ty je bandlujesz i je bierzesz. O lol, to żeśmy się dogadały. No jak ty nie chciałaś ich wziąć? To schowałam je. O, tutaj jest kolejny kibel. Czy to ten, co mijałyśmy przed chwilą? Nie, nie, to drugi. To jest drugi, ale dwa są blisko siebie, to jest super. Tylko musimy jeszcze zlokalizować, gdzie jest zagadka. Tutaj jest kolejny garnuszek. A i to bym chciała zobaczyć. Oj, musimy dużo się cofnąć. Czyli gdzie ty jesteś? O. No tutaj nie będzie przejścia. No, musimy się cofnąć dosyć daleko. Trochę jest biegania po tych, no, po tym miejscu. Jeszcze trochę mi sanity pójdzie w górę. To się z tobą podzielę tym, no, czapkiem. Tutaj jakoś można przejść, tylko tam trzeba się naprawdę cofnąć, no. A nie chcę się chopać, żeby ci nie było smutno. O, i zobacz, ona powoli wstaje. Więc dobrze jest po prostu ją rąbnąć co jakiś czas. Zlokalizujemy wszystkie kible i kończymy ten epizod. Dobrze. W poszukiwaniu tu kibelka. Tu masz ten. jak tutaj jest potencjalne niebezpieczeństwo, to tutaj powinno być, no, potencjalne, potencjalny łup. No, jest tu lecyt, nie? Chociaż tutaj. A, jeszcze tu nie zauważyłam. No, nie zauważyłam. Ja chcę to. Mamy 17 kawałków tulecytu. A ja mam jeden znowu, nie wiem skąd. Dałam ci w końcu wtedy, czy nie dałam? 19 kawałków tulecytu. Za darmo biorę. Pewnie. Karnuszek? Drugi chyba, co? Drugi. I to mamy tam. Piękny zagadkę, tak. Tylko od zagadki do kibli to mamy troszeczkę, no, daleko. Na koło, no. Mam nadzieję, że tutaj obok będzie jakiś kibelek. Tą stonogę i gąsienicę można by położyć na spanko, bo ona tutaj nas nie trollowała. Chodź tutaj. O, jest ćma tutaj, jest, sobie przyszło. No. Te ćmy są takie słodziusieńkie. A i tu są kolejne te. Do piachu. Mi się już kilof już? Kilof skończył. Ten złoty też? Tak, już drugi. Wiesz, to jest tulecy, to jest twarde. No ta. No, już mi zaczynają tu krążyć.
Łachudry. W ogóle jedzenia nie mam, wiesz? Masz jakieś jedzonko? Nie, mam tylko duszę. To się może źle dla mnie skończyć. Bo ja wszystkie kulki już zjadłam. Ja też. O co chodzi? No bo ja mam 70 głodu. I właśnie się zastanawiam, gdzie ja tu mogę jakieś jedzenie dorwać. Grzybki mamy. Takie śmieszne. Co mamy? Grzybki. No ale wiesz, że czasu się jeści, no jak one tam pierdzą. To co szybciej jest wrócić do... Patrz, czyści! A ja mu rozwalam. I tym oto pozytywnym akcentem ja będę kończyć dzisiejszy epizod. Była ze mną Arlinka. Tak jest. Byłam ja, pan Kawia i widzimy się w kolejnych materiałach, które już niebawem. Pa! Ajo!